W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Koryntian. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Dobry Boże Ojcze, składamy Ci dzięki za to, że każdego dnia możemy żyć wiarą, że ona codziennie wskazuje nam drogę, podpowiada, jakich dokonywać wyborów. Dziękujemy Ci za wypełniony Twymi łaskami miniony tydzień, który mogliśmy przeżyć dzięki Twojemu miłosierdziu. Każdy nasz dzień to wielki dar od Ciebie. Panie, prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas i naszych bliskich. Pozwól, by kolejne dni nowego tygodnia były czasem pogłębionej bliskości z Tobą. Byśmy nie zamartwiali się zanadto sprawami doczesnymi. By nic nigdy nie przesłoniło nam Ciebie. Błagamy, niech Duch Święty działa w naszych sercach. Niech wlewa w nas życiową mądrość i autentyczną pobożność, dzięki którym przetrwamy wszystkie trudne dni. Oddajemy Tobie wszystko, co dla nas ważne. Nie opuszczaj nas, Panie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!